już mi w głowie nie mieści. No mi się nie mieści po prostu. Dziwię się bardzo i w ogóle jestem zszokowana. W Kłodzku, w jednej z kamienic, w nocy 19 lutego doszło do tragedii. Jak informuje prokurator rejonowy, 3-letnia Hania zmarła po tym, jak jej matka polewała ją zimną wodą, wymierzając karę, bo dziewczynka zmoczyła się w łóżeczku. Ustalono, że późnym takim wieczorem przed północą matka 3-letniego dziecka tam poszła do pokoju, gdzie dziecko spało w łóżeczku i stwierdziła, że dziecko tam się zmoczyło. Zdenerwowana tym faktem zaprowadziła dziewczynkę do łazienki i następnie do kabiny prysznicowej, gdzie odkręciła kurek zimną wodą i polewała tą zimną wodą dziewczynkę przez okres, jak to na razie wstępnie ustalono, od 3 do 5 minut. Wzięła to dziecko, następnie położyła do łóżeczka i dosłownie po 2-3 minutach u dziewczynki wystąpiły torsje, zaczęła wymiotować, słabnąć dziewczynka, ciało zwiotczało, momentami nawet traciła przytomność. Przerażeni opiekunowie wezwali pogotowie ratunkowe, podjęta akcja przez ratowników medycznych. Reanimacja kontynuowana następnie w szpitalu, jednak nie doprowadziły do przewrócenia cech życiowych dziewczynki. No i gdzieś kilkanaście minut po północy lekarz w szpitalu stwierdził zgon dziewczynki. Jak dodał prokurator, w chwili zatrzymania matka Hani w organizmie miała ponad promil alkoholu. W mieszkaniu przebywał także jej 25-letni partner i jeszcze dwie dziewczynki w wieku 10 miesięcy i 8 lat. Wczoraj opiekunowie usłyszeli zarzuty. Prokurator przedstawił zarzuty zarówno matce dziecka o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad małoletnią córeczką ze szczególnym okrucieństwem i doprowadzenia w dniu 19 lutego nieumyślnie do skutku w postaci zgonu tej dziewczynki. Wystąpił do Sądu Rejonowego w Kłodzku z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd wczoraj wydał postanowienie, częściowo uznając wniosek za słuszny, zastosował areszt na okres 1 miesiąca. Natomiast w stosunku do partnera tej kobiety prokurator postawił zarzut znęcania się również nad małoletnią córeczką, tylko znęcania się, i zastosował środek wolnościowy w postaci dozoru policji z obowiązkiem zgłaszania się 3 razy w tygodniu do Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku oraz ustanowił zakaz kontaktowania się i zbliżania się do pozostałych dzieci. Rodzina była objęta nadzorem kuratorskim, miała też wyznaczonego asystenta rodziny przez Kłodzki Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotychczas tam poczynionych sprawdzeń wynika, że te sprawozdania czy informacje, które były zawierane, no nie zawierały sygnałów, które by świadczyły o stosowaniu przemocy. Rodzina objęta była wsparciem poprzez pracę asystenta rodziny, którego głównym zadaniem było wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także jakby uposażenie tą rodzinę w podstawowe, że tak powiem, stworzenie prawidłowych postaw rodzicielskich, no bo na tym najbardziej nam zależy. Asystent rodziny dosyć systematycznie wspierał tę rodzinę od wielu lat. Ostatnia wizyta asystenta rodziny w środowisku była 17 lutego, a więc 2 dni przed wydarzeniem, tym tragicznym, naprawdę bardzo tragicznym wydarzeniem. Każda wizyta, i także i ta, która była 17, to miała takie zadanie właśnie obserwacji, monitoringu, rozmowy, obserwacji, co się dzieje w tym środowisku. Matka też dosyć chętnie współpracowała z asystentem rodziny, który był tam naprawdę na bieżąco. Nic asystent nie mógł, jakby nie dostrzegł żadnych niepokojących sygnałów. Tym bardziej, że jakby ta praca asystenta opierała się o też zasoby instytucjonalne, bo przecież my nie jesteśmy wszechmocni, nie jesteśmy w stanie wszystkiego, więc współpracował tutaj z kuratorem, ze szkołą. No, nic nie, no, w ogóle nie sygnalizowało, że może dojść do takiego strasznego wydarzenia. Z tym jest ciężko w ogóle o tym mówić i przeżywamy to bardzo, bardzo, bardzo mocno.
staraliśmy się w 100% wykorzystać swoje zasoby pomocowe, środki i możliwości, żeby tą rodzinę wesprzeć. Mieszkańcy Kłodzka są wstrząśnięci. Ruszyło, wszystkich ruszyło. Moja córka na internecie ich ma wszystko. To znaczy to, co, jak to się mówi, telewizja pokazuje. No, jest masakra, to się w głowie nie mieści. No mi się nie mieści po prostu. Jak można do takiego czegoś dopuścić? Jak może skarcić dziecko, taka kobieta, która wychowała dwoje, i swoje dziecko własne karcić takim czymś? Pod prysznic z bieżącą zimną wodą, 3-letnie dziecko? Ja bym ją na Sybir wysłał. Sami sąsiedzi w tej sprawie wypowiadają się niechętnie. Nic nie wiem. A słyszał pan tą rodzinę? Wiedział pan coś o tej rodzinie? Nic, ja ich nie znam, oni się niedawno wprowadzili. Ale były jakieś awantury, jakieś hałasy tutaj? No ja tutaj nie słyszę, ale siedzę w pokoju, bo po operacji jestem, to nie słychać tutaj. Czyli nic nie wskazywało na to, że może się wydarzyć taka tragedia? Ja ich na nie znam. A jak taka tragedia w ogóle tutaj się ludziom mówią? Czy coś jakoś to się przekłada na społeczność tutaj w kamienicy? Tego to ja nie wiem, mówię, to ja jestem po operacji, nie mam ze szpitala, wróciłem, to tam dużo nic nie wiem na ten temat. W dalszym toku śledztwa prokuratura będzie przesłuchiwała kolejnych świadków. Dalszy etap śledztwa to jest, będzie dotyczył przesłuchania w charakterze świadków sąsiadów, osób jeszcze ustalanych, które mają istotne wiadomości w tej sprawie. Czekamy na wykonanie sekcji w ZWOK w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu, która jest wyznaczona na czwartek w tym tygodniu. Jak również będziemy zasięgać opinii o stanie zdrowia osób podejrzanych, w tym stanie zdrowia psychicznym. Także jeszcze te czynności potrwają. Jutrzejszy wynik sekcji zwłok ostatecznie potwierdzi przyczynę zgonu dziewczynki.